Czym byłby Laravel gdyby nie mógł korzystać z bazy danych. Dzisiaj o tym jest to pierwszy z takich czterech krótkich odcinków które będą ten temat bazy danych i Laravela poruszać. Zapraszam. Ponieważ Laravel współpracuje z bazą danych musimy taką bazę danych posiadać. Ja już takową posiadam, a tutaj dzięki phpMyAdmin mogę sobie podejrzeć. Ja sobie utworzyłem taką bazę danych lokalnie nazwałem ją DB1 i dostęp do tej bazy danych będę musiał podać w konfiguracji naszego Laravela. Zobaczcie gdzie. W katalogu głównym gdzie znajduje się nasz Laravel jest pliczek env, o tutaj ten po kropeczce. Ale jak go wam nie pokażę, bo tam są wszystkie moje sekrety. Natomiast pokażę Wam taki przykładowy, który zresztą już widać widzimy, że są tu jakieś podstawowe opcje konfiguracyjne. Nas interesuje ta część, ponieważ nie jest to kurs z bazy danych w sensie ścisłym zakładam, że bazy danych są jakąś wiedzą przez was posiadaną. Tutaj mamy konfigurację do wstępu do takiej bazy mianowicie jakaż to w ogóle baza to chodzi później o to, żeby Laravel wiedział jak tworzyć zapytania SQLowe, bo generalnie Laravel pozwoli nam korzystać z baz danych tak prawie nie znając baz danych, mając nawet blade o tym pojęcie. Ale to później wyjdzie w praniu. No cóż, podajemy IP, gdzie ta baza danych się znajduje, port, na którym nasłuchuje będzie można przez ten port tam się z nią w ogóle połączyć oczywiście mamy nazwę bazy użytkownika hasło ja już takową jak już mówiłem na początku posiadam i tego jakoś szczególnie tutaj nie omawiam bo to się wiąże nie bezpośrednio z Laravelem najważniejsze by to skonfigurować żeby ten Laravel mógł sobie do tej bazy wchodzić i tam zostawiać jakieś sobie istotne dla siebie informacje no i oczywiście tworzyć Dane do naszych aplikacji. Laravel dostarcza nam mechanizmu migracji. To taka nazwa na taką mechanikę, która pozwala tworzyć nam tabelę w bazie danych, kolumny, dokładnie precyzować, czy te kolumny to mają być napisy, czy może data, czy jakieś liczby. Całe to tworzenie jest pewnym procesem uporządkowanym. Mogę dodawać takie kolejne pliki migracji, w których to plikach będą się znajdowały kolejne polecenia: a to tabelkę utwórz, a to dodaj jej pole, a to może ją zmodyfikuj, albo w ogóle ją wyrzuć. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Generalnie jednak, całe to narzędzie pozwala w dosyć kontrolowany sposób monitorować kolejne zmiany w bazach danych. Chodzi o to, by uniknąć takiej sytuacji, która się często zdarza, kiedy nie mamy żadnego narzędzia wspierającego, że tworzymy sobie jakąś tabelkę, potem nagle nam brakuje jakiegoś pola, to je dodajemy, nie ma tego żadnej historii, potem może coś nie działać, albo jakieś usuniemy dane z tabeli, nie chodzi mi tu o same dane, co o jakąś strukturę tej tabeli, tak? czy powiedzmy jakąś kolumnę dodatkową z telefonem. Czasami wykonujemy na bazach danych takie nieuporządkowane, nigdzie nie zapisywane zmiany, a właśnie to narzędzie pozwoli monitorować te procesy, przeglądać. Migracje tworzą specjalne pliki, w tych plikach Laravel zapisuje sobie, co on tam zmienił, co już zostało zmienione, co nie, te zmiany będzie można cofać, całkowicie czyścić Zresztą za chwilkę to pokażę. Popatrzmy. Pierwsze polecenie, jakie trzeba tutaj sobie omówić, to jest takie polecenie, które też za chwileczkę jeszcze w konsoli sobie zobaczymy. To jest polecenie php artisan make migration. I tutaj podajemy nazwę naszych migracji. Tak docelowo z reguły będzie to coś takiego: o taka standardowa, takie standardowe polecenie, które tu zaznaczyłem, będzie tworzyło tabelę z książkami. I tutaj utworzy się taki plik migracji, w którym będzie klasa, która to klasa, domyślnie już kilka poleceń za nas wstawi, które tabelkę utworzą, ale ja nie będę tu korzystał z tych takich troszkę przygotowanych skrótowych mechanik. Trochę to zrobimy tak ręcznie, instrukcja po instrukcji, zwłaszcza jak za chwilę o takie pliki zobaczycie, które tu już przygotowałem dla nas. Chciałbym tak samodzielnie tutaj sobie to wszystko omówić żeby nie Laravel nam to tutaj wstawił gotowca tylko tak my sobie to zrobimy ręcznie żebyście załapali o czym tutaj będziemy mówili zatem generalnie chociaż taka instrukcja załatwia sprawę i już jakąś tam tabelę tworzy ściślej przygotowuje specjalny plik który dzięki Artisanowi później tabelę utworzy i ten proces modyfikowania tabel tworzenia i zabawy nimi może być taki Uporządkowany, pilnowany, przypomina trochę taką kontrolę wersji. Kolejne pliki migracji mogą być kolejnymi e, takimi wersjami zmian w bazie danych. De facto o to tu chodzi. Ale ja sobie utworzę taki jeden plik na razie, taki o nazwie, tutaj e, tabelę po prostu. Ten plik będzie o, tutaj dostępny, właśnie o. To jest taki plik, gdzie mamy specjalną klasę. Tabelę, która właśnie tu rozszerza te migracje i który to plik sobie omówimy, bo tutaj będziemy kolejne jakieś funkcje, metody poznawać, które pozwolą nam tworzyć te bazę danych i to nawet nie znając SQLa, czy mając po prostu o bazie danych takie delikatne pojęcie. Okay? Zatem po kolei przejdziemy teraz na chwilę do konsoli. Przyjrzyjmy się zatem, co się stanie, gdy uruchomimy. To polecenie, które wcześniej wspomniałem. Make migration, tutaj nazwa pliku, i tutaj jeszcze taka opcja, która mówi, że chciałbym, abyś tworząc tabelę docs, bo de facto o tym tutaj, to się tutaj stanie, żeby tworząc taką tabelę, od razu mi tam przygotuj kilka wpisów, które taką tabelę będą później mogły utworzyć. Zatem skorzystamy z pewnego rodzaju gotowca. Wciskamy Enter i zobaczcie, zostanie utworzony taki specjalny plik. Poczekamy, niech tutaj. O, dobra, skończyło. Przejdziemy teraz do naszego środowiska i odpalimy sobie tutaj drzewko katalogów. I zobaczcie, że w podkatalogu tutaj całym Laravela jest taki katalog database, no właśnie do baz danych, no to się kojarzy. I później są migracje. I w tych migracjach powstał właśnie taki plik, który tutaj zawiera częściowo tę nazwę, którą podaliśmy w konsoli. Jeszcze raz zerknijcie tam create doc tab, table i tutaj jak sobie otworzymy to ja już ukryję tutaj tę nawigację zobaczycie, że mamy takie dwie metody up i down i częściowo one są już tu wypełnione właśnie te polecenie create tam e, dla artisana już za nas tutaj taki początek tablicy utworzy uwaga pojawienie się tutaj tego nie oznacza, że już tabele istnieją ale tu jest pewne narzędzie, które będzie mogło je w każdej chwili utworzyć wielokrotnie. Domyślamy się, że app coś tu buduje, a down coś tam może cofać, to co zostało wcześniej zbudowane. Oczywiście jest to bardziej umowne, bo tak naprawdę nie muszę tak robić, jak mi te nazwy sugerują, ale lepiej się trzymać pewnej konwencji. Zatem app. Będzie coś tutaj budować, down będzie coś cofać. I tak rzeczywiście jest, ale my nie będziemy korzystali z takiej metody, która mi tutaj coś tworzy. Spróbujemy stworzyć sobie plik, który będzie puściuteńki. Nic tutaj w ogóle nie będzie, tylko taka domyślna migracja bez żadnych sugerowanych już metod, które coś tam robią. Będzie puste. Puste up, puste down. Generalnie. To jest tak, moi drodzy, że jeżeli korzystamy z tych migracji, a ja tutaj sobie zapisałem, to dobrze jest tworzyć taki model, że jeden plik migracji odpowiada jednej tabeli w bazie, a nawet jeżeli później mam już tabelę i tylko modyfikuję ją, to jeden plik migracji, który utworzę, modyfikuje jedną tabelę. Oczywiście nie musi tak być. Sami możemy sobie to jakoś modelować. Sami możemy sobie jakąś strategię przyjąć. Chodzi o to, żeby się trzymać pewnego porządku. Ja tutaj wszystko na razie będę pokazywał w jednym pliku. Utworzymy dwie tabele w jednym pliku migracji. I będziemy te dwie tabele tam zmieniać w jednym pliku migracji, ponieważ chodzi mi bardziej o te narzędzia, które pozwalają tworzyć tabele w bazie. Natomiast jeśli chodzi o tą strategię tworzenia tych plików z migracjami, to lubię o tym myśleć w ten sposób, że jeżeli pracuję na jakiejś bazie utworzyłem sobie tabelki, zaczynam pracę, aplikacja jest, ale okazuje się, że potrzebuję dokonać jakichś zmian, no to następuje taki upgrade. nie? Na przykład w trzech tabelach coś się dzieje. Yy, powiedzmy w dwóch znikają kolumny, w trzech dodają się nowe kolumny. To wtedy lubię zebrać to do kupy i zrobić albo jeden taki plik migracji, jeżeli aplikacja nie jest jakaś bardzo wymagająca, albo trzymając się tej zasady, utworzyć kilka plików migracji do wszystkich zmian dla każdej tabeli, oddzielny plik z migracją odpowiednio nazwany, żeby się mi to kojarzyło. I wtedy kiedy odpalę specjalne polecenie PHP artisan migrate, wszystkie te zmiany, wszystkie zmiany, które są, uwaga, w metodzie up zostaną wykonane i tylko wtedy, jeżeli up z tych zmian nie było wykonane wcześniej. Zatem wszystkie nowo dodane metody app z różnymi tu poleceniami do tworzenia i modyfikowania tabel, zostaną wykonane, kiedy odpalimy polecenie PHP Artisan Migrate. Ja zresztą to jeszcze za chwilę pokażę. Natomiast o to polecenie Artisan Migrate 2. Rollback cofa ostatnie zmiany dokonane przez app. Czyli jeżeli wykonam to, to wykonają się metody down, które teoretycznie powinny wycofać to, co zrobiłem w app. Ale jeżeli ja, zobaczcie tutaj u siebie w down, bo tak zrobiłem, po prostu wyrzucę tabelę, które utworzyłem wcześniej, no to app będzie najpierw tworzyło wszystko, potem się temu przyjrzymy, tutaj różne rzeczy utworzę, a jeśli wpiszę to drugie polecenie, migrate rollback, to zostanie wykonane down. Czyli de facto wszystko zniknie? Też to za chwilkę pokażę. Chciałbym tylko, żebyście zapamiętali ten schemat, że tak naprawdę do tych plików migracji, które się tutaj tworzy, czy to takim poleceniem, kiedy chcemy stworzyć tabelę, czy po prostu jakimś naszym plikiem migracji, który nazywamy sobie jak chcemy i uzupełniamy czym chcemy, że tutaj te polecenia tworzą pliki migracji, że w plikach migracji jest metoda up, metoda down. Teoretycznie, app powinna coś tam modyfikować, tworzyć, down powinna to cofać, powinna mi pozwolić się z tego wycofać, i ja mogę sobie to projektować jako takie kolejne pliki zmian w bazie danych. Ok? Ale to tak nagadałem, nagadałem, nagadałem i pewnie dużo uciekło, a część jest trochę mglista. Więc zobaczmy, co się będzie działo, gdy te kolejne polecenia będę wykonywał. Zatem takim poleceniem, Utworzyłem sobie taki plik. O, dokładnie ten, w którym jestem. Jak spojrzycie na nawigację, to tutaj macie ten plik. O, właśnie. On tam na początku ma taki czas utworzenia potrzebny dla całego mechanizmu, by wiedzieć, co już wykonał, a czego jeszcze nie wykonał. W praktyce do tego się to sprowadza. I w tym pliku początkowo była pusta metoda app. I pusta metoda down. Ja ją tutaj już zapełniłem jakimiś informacjami. Na razie nie martwcie się, co jest tutaj, tylko spójrzcie na jedną prostą rzecz. Przejdziemy sobie teraz do Firefoxa, do właśnie podglądu bazy danych i zobaczcie, jesteśmy teraz w bazie danych, do której Laravel ma dostęp, i tu nic nie ma, jest tylko tabela migracji, która służy Laravelowi do jakiegoś właśnie tu pamiętania, co już tam zrobił w tej bazie danych. Taki jego system Notowania wersji, pilnowania wersji. Normalnie to i tego tu by nie było, ale już trochę się bawiłem, stąd się ta tabela pojawiła. Nie zmieniajcie jej, nie tykajcie jej ręcznie, to jest Ravelowe, niech on tam sobie sam grzebie. Zatem na chwilę obecną nic w tabeli nie mamy. Jeżeli teraz przejdziemy sobie do naszego, do naszej konsoli, przepraszam, troszeczkę to trwa, ale. No tak to jest, muszę się na przyłączać tych okienek, żeby tu odpowiednia scena wskoczyła. Jeżeli teraz wykonamy polecenie migrate, to uwaga: wszystkie pliki, które istnieją w tymże katalogu, o tutaj, zostaną przeanalizowane. I jeżeli nie ma tam na ich temat wpisów w bazie, wszystkie zostaną wykonane, ale tylko ich metody app to znaczy o, ta część zostanie wykonana w tym pliku spójrzmy jakieś inne pliki, które tu były, na przykład ten dog, o to zostanie wykonane też ten up, down nie, tylko up, no tu jeszcze jakaś tabela users, której ja nie robiłem, ona tutaj była domyślnie przez Larawera utworzona też tutaj się coś stworzy, no to zobaczmy czy się stworzy, jak przejdziemy sobie do Firefoxa to teoretycznie, jak teraz odświeżymy, to powinny te tabelki być i oczywiście tutaj ślicznie się znajdują. Ja utworzyłem autorów i książki. No, taki sztampa, nie? Psy przez przypadek. A tutaj fail jobs i users to sobie coś tam Laravel utworzył. Zresztą kiedyś i do tego dojdziemy z tymi users'ami, zwłaszcza. Na razie widzimy, że rzeczywiście coś tu się zadziało. Jakieś tajemne metody ten app wykonały i od razu, popatrzcie, co się stanie jeżeli, 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 czekajcie przejdę tylko na scenkę mm, za dużo tego tutaj. Ok, wykonamy teraz takie polecenie magiczne. PHP artisan i teraz patrzcie, możemy wpisać tak migrate rollback. Boom, wszystkie Apy, które się przed chwilą wykonały, zostały jakby cofnięte. Oczywiście chodzi o to, że cofnąłem to tworzenie tych kolejnych tabel. No to idźmy na Firefoxa, sprawdźmy, czy jak to odświeży, to czy będą. No nie ma. Stan świeży, nic się nie zmienia. Tak jak było. Tak jakbyśmy nic nie robili. No to ja nie chcę tak, dawaj mi tu z powrotem te tabelki. Jeszcze raz. O właśnie! utworzone. No i teraz jak zostały tworzone, co tam się znajduje, jak po kolei możemy takie tworzenie robić, pokażę, ale jeszcze wcześniej na chwileczkę konsolę ukryjemy, przyjrzyjcie się tutaj mm, jeszcze takim trzem poleceniom. Otóż PHP Artisan Migrate Reset to będzie coś takiego, że wszystkie możliwe down wstecznie zostaną wykonane, nie jedno down ostatnie, które tam powiedzmy cofa to up, tylko wszystkie, które w historii zostały wywoływane. Czyli w praktyce no, najczęściej doprowadzamy do jakiegoś wyczyszczenia tabeli, ale to nie musi tak być. Refresh będzie wywoływać wszystkie down, a potem podnosić wszystkie up. A fresh po prostu wszystkie tabele, które ma wywali, nie patrzy tam na żadne down, po prostu wywala tabelę. Tak? Bo w tych metodach down nie musi być tak, jak ja zrobiłem tam, wyrzuć tabelę. Tam mogą być bardzo różne operacje. Operacje, na przykład takie, że w app dodaję kolumnę, a w down ją usuwam. No, na przykład tak może być. Ale tutaj fresh y, też często z tego korzystam. Jak sobie coś tam projektuję, to zrzucam wszystko, co mam i wszystkie metody app, które mi tam tworzą, dopiero tę tabelkę, jak jeszcze zwłaszcza danych nie mam. No to tutaj takie polecenie jest bardzo, bardzo. Przydatne. Ale to już sobie sprawdźcie sami bawiąc się krok po kroku. My dzisiaj przyjrzymy się jeszcze tym metodom, o tutaj w tym pliku, takim podstawowym, które pozwalają coś nam e, zrobić, czyli w tej bazie danych te tabelki utworzyć i te kolejne kolumny. Zobaczcie. Zatem gdy odpalam polecenie PHP Artisan Migrate. Wszystkie te metody app, które są w naszych plikach z migracjami, o tym i tutaj, wszystkie, które się jeszcze nie wykonały, zaczną się wykonywać. No a co tutaj możemy wpisać? Najpierw takie proste, których kilka podam, a analogicznie, te, które jeszcze można wpisywać, są tutaj w komentarzu, ale tak naprawdę no, komentarz tutaj jest zbędny, po prostu to zostawiam, ale ten link jest istotny. Tutaj możecie sobie wszystkie te. Możliwe funkcje zobaczyć, przejrzeć, skopiować, przeczytać. Dla, dla nas na zrozumienie mechanizmu wystarczy podać tylko kilka. Generalnie tutaj powiem tak: no, niby nie trzeba jakoś szczególnie znać się na bazach danych, myślę tu tak naprawdę o języku SQL, ale coś o bazach danych trzeba wiedzieć, ponieważ to tworzenie baz danych, chociaż bardzo tutaj łatwe, intuicyjne i wręcz naprawdę Laravel za nas odwala kawał roboty, to jednak, hm, no jak się nie wie nic o tych bazach, to, to tak naprawdę nie będzie wiadomo, co ja tu robię. Zatem ja zakładam, że wiemy, co to są bazy danych, że na przykład taki MySQL jest w miarę opanowany na tyle, by coś tam móc w nim zbudować. No to popatrzmy po kolei, jakież to metody możemy wykorzystać, żeby budować te tabele. Pierwsza metoda z klasy metoda statyczna, z klasy schemat, dostarczona nam tutaj przez Laravel, która mówi utwórz tabelę books. Utwórz tabelę z książkami, następnie mamy domknięcie, które to znowuż dostarcza nam blueprinta, taki projekt, gdzie będziemy mieli zmienną tabelę i ta tabela reprezentuje właśnie tę tabelę świeżo utworzoną i do niej będzie można, na niej będzie można pracować, wykonywać pewne polecenia. Jedno z poleceń Pierwsze, które tu widzimy, to jest utwórz klucz główny. Uwaga, ja nie tłumaczę teraz teorii baz danych, ok? Co to jest klucz główny, czy nie wiem, kodowanie napisów w bazie danych. Biorę tutaj bazę MySQL. To nie musi być taka baza. To może być inna, którą Laravel obsługuje. Ja tutaj tłumaczę, jak utworzyć te pola szybko Laravelem, ale już nie wnikam, co to jest w tej. Bazie, czyli tej teorii baz danych, relacyjnych baz danych, nie tykam, ok? No, chyba że tak trochę przy okazji. Zatem ID, klucz główny i tutaj taki alias, taka metoda, która utworzy dwa pola na raz. Bardzo często wykorzystywane. Zobaczcie jakie. Przejdziemy sobie tutaj. Jesteśmy tutaj właśnie w tabeli Books. O, wejdźmy tutaj w strukturę i zobaczcie. Jest ID, to jest ten klucz utworzony właśnie dzięki metodzie ID. Od razu taki alias jest, że to ID to w sobie zawiera, że to będzie klucz, że to będzie samo narastało, nie muszę tego ID robić, każdy nowy element dostanie swój niepowtarzalny numer, że są to liczby bardzo duże, dodatnie no klasyczny klucz. A tamten timestamps to jest nic innego jak utworzenie tych dwóch pól. Kiedy obiekt, rekord w bazie będzie utworzony, kiedy będzie modyfikowany, Laravel sam będzie o to dbał, że jeżeli coś takiego się znajduje, to one będą tam aktualizowane. Sami to zresztą później zobaczycie. Zatem wróćmy tutaj do naszego pliku. I jeszcze krótko, nie omawiam, bo to się wiąże już z. Samym silnikiem bazodanowym, ale zobaczcie, możemy określić typ składowania danych, kodowanie, czy metody porównywania napisów i wiele, wiele innych rzeczy odsyłam już do dokumentacji, ale widzicie, że możemy tu sobie taką tabelę naprawdę bardzo precyzyjnie zbudować i określić. Od razu tworzę drugą tabelę. Z autorami. I tutaj tylko ID daję. Nie daję tutaj tego, daję już tylko ID. I teraz uwaga. Mam tu kolejne metody. Tym razem są to metody statyczne, również, table. Table zakładają, że już istnieje jakaś tabela. No i teraz będę modyfikował w pewien sposób te tabele. Ja tutaj po prostu pododaję kolejne pola. Jakie można tutaj pododawać pola? No, zobaczcie. Na przykład metoda string doda. Pola, które są napisami. Gdybyśmy sobie przeszli do naszego Firefoxa, gdzie mamy tu podgląd tego wszystkiego, wejdziemy sobie tu do autorów, strukturę przejrzymy, zobaczcie. Ten string to taki alias, metoda alias na co? Ano, na typ warczar 255-znakowy. No, taki napisik po prostu, całkiem solidny. No i tu mamy imiona, nazwisko, a przynajmniej tak chciałbym, by było. Ok, zobaczmy, co tu jeszcze moglibyśmy zrobić. Na przykład metoda date będzie tworzyła pole, które będzie przechowywać datę, no, shock, na przykład datę publikacji. A tu big integer, no, na przykład jakieś wielkie liczby całkowite, będę sobie zliczał, ile razy książka była wypożyczona. Powiedzmy, tutaj mogę sobie przychować pole, które będzie liczbą dziesiętną. Przy okazji, zobaczcie, mogę tutaj określić, że będzie można tam wstawiać 0 do tego pola. Samo pole to liczba z precyzją dwóch miejsc po przecinku i ogólnie tyle może mieć y, cyfr w całości. No i tu od razu wstawiam, że domyślną wartością ma być zawsze 0. Zaraz się przyjrzymy, czy to zadziałało. A tutaj popatrzcie, bardzo fajna metoda, która określa relacje. Znowu nie tłumaczę, czym jest relacja w bazie danych, ok? Otóż tworzę sobie klucz obcy, jakby, że będzie to pole autor ID, ale ono będzie powiązane z czym. Ano z polem ID w tabeli z autorami. I gdyby autora ktoś tam usunął, to kaskadowo wpisy z książek też mają zniknąć. Być może to nie powinny znikać, tylko na przykład stawać się nulem czy coś takiego, ale generalnie mogę taką relację zbudować. Ok? E, zobaczmy, co się tu zbudowało, kiedy coś takiego odpaliliśmy. Czyli przejdziemy sobie teraz tutaj i przyjrzyjmy się, tej naszej tabeli z książkami. Zobaczmy po kolei te pola. no tutaj opis widzimy, też jest napisem String. Okay? Tu mamy datę, okej, okay? publikacja data, typ data. BigIn zgadza się, widzicie, ten licznik, cena o decimal 8 dwa miejsce po przecinku, tak jak sobie stworzyliśmy. A tu mamy tego autora, i zobaczcie, tu jest taki blady kluczyk. Dlaczego jest blady kluczyk? Ano dlatego, że właśnie to nawiązuje do naszego, do naszych autorów. Jak sobie widok relacyjny odpalimy, to widzimy, że jest takie powiązanie. O, zobaczcie, że autor ID nawiązuje do tabeli z autorami, do kolumny ID i że ma się to zachowywać w ten sposób, że gdyby autora zabrakło. To i te książeczki sobie znikną. Oczywiście nie wnikajmy, czy to ma sens. Okay? W programie bibliotecznym raczej byśmy nie chcieli, żeby nam książki znikały. Mogłoby to pole, na przykład, nulem się stać, ale żeby zaraz książka znikała, bo autora skasowałem, trochę nieuczciwie. Ale tu nie chodzi mi o to, by robić jakąś aplikację, tylko pokazać, że rzeczywiście migracja i te kolejne polecenia mogą Pięknie utworzyć dla mnie tabelcy, tabelki w bazie. No, i nie muszę tych wszystkich szczegółów tutaj przy, przeklikiwać czy korzystać z jakiegoś innego narzędzia. Mogę to mieć w Laravelu normalnie, jako taki pewien system z wersjami kolejnych zmian w bazie. Wróćmy do naszego pliku i zobaczcie takich możliwych. Pól różnego typu jest multum. Ja, ja już ich nie będę omawiał, bo to nie ma sensu. Jeśli komuś potrzebne, to sobie przejrzy dokumentację. Ja tutaj mam to w komentarzu, ale jak już mówię, nie będę omawiał. Są też pewne pliki, takie pola specyficzne, ale ja akurat to mówię, tylko że nie w tym odcinku, dobra. Natomiast jeszcze przyjrzyjmy się metodzie down, tu jest taka metoda. Rzuć tak, drop, no po prostu skasuj. Tabele, o ile w ogóle istnieje. I tutaj ten down jest odpalany, kiedy tam robiłem sobie te resety, na przykład, nie? Zatem wszystko się tutaj kończy. Tyle na dzisiaj.